I to właśnie chciałem przedstawić wagon pocztowy. Zawsze taki wagon pomarańczowy pocztowy marzyłem mieć, ale niestety nie udało się nigdy kupić, bo one są drogie. To będę miał za to, ale kartonowy. Wersja jeżdżąca będzie na 100%. Numer katalogowy 28, grudzień 2023. Czyli mam go od grudnia. Kartonowy ekspres. Wydawnictwo Answer. Wagon pocztowy. Teraz zobaczymy, jakie ma części. Z tego po tekturze widać, że ma części więcej niż wagaryjnek. O, to mi się nie przyda, ale to jest tektura. Też przyda się do podklejenia, bo to jest widać torowisko. I to mamy bardzo prosty, pudełkowy w całości. Będzie wagon pocztowy. Może tak bym. Fajne kolory, także będzie wersja jeżdżąca. Oczywiście okna nie będę wycinał. Ja to w ogóle na kartonowych okien nie wycinam, zostawię tak jak jest. Także podwozie potem będzie z pleksji. Z pleksji albo ze sklejki, zobaczymy co mi wpadnie. Będzie pleksji albo sklejka. A czy nie, nie, zaraz, zaraz, przecież ja mam do wykorzystania jeden wagon Emaglemos. Tak, tak, jeden wagon Emaglemos mam do wykorzystania, także będzie bardzo proste, bo tylko go sobie okleję okleiną i będzie ok. Ale będzie to wersja jeżdżąca. Tu mamy koła, wózki i tu mamy zdjęcie modeli, jakie się ukazały w wydawnictwie Answer. Także bardzo dużo modeli, bardzo ciekawych modeli. Nad tym myślałem, ale nie kupię, bo z tego co zauważyłem, wydawnictwo Answer ma inaczej robione balustrady niż wydawnictwo Sklej Model, także mi się bardzo podoba Sklej Model. Nad tym też myślałem stronką, bo wanglarka jest zielona, ale jeżeli te stronki miałyby takie balustrady jak Sklej Model, to może bym się skusił, ale tutaj by było po prostu ciężko do wycięcia, bo trzeba było po prostu je powycinać środki, bo są ponoć białe, nie są tak jak Sklej Model. Dlatego nie będę kupował, także wagon właśnie przedstawiam, wagon pocztowy przedstawiałem wcześniej Gagarina, dlatego że właśnie jeden z tych modeli pójdzie pod nożyczki, jak tylko skończę okręt niszczyciel autoburza. Także szkielet mam podklejony już, mimo że kleję pociąg pancerny, ale w wolnej chwili sobie podkleiłem szkielet, przygotowany mam do wycięcia burzy. Muszę tylko jeszcze karton, części wszystkie lakierem do modeli kartonowych spryskać, zanim będę kleił, bo na okrętach muszę mieć to spryskane na 100%. Także wagon pocztowy 304C, pomarańczowy, fajny, także będę też kleił ten wagon, także zobaczymy. Tender mam już sklejony z pociągu pancernego, teraz robię parowóz G8 i tak wspomniałem, tylko skleję ten pociąg pancerny, biorę się za dziuramę morską z niszczycielem RP Burza. Po sklejeniu burzy coś z taboru kolejowego, jedną rzecz, nie wiem którą wezmę najpierw. Po sklejeniu taboru wracam do okrętu, tym razem groma na pewno na 100%. I po powrocie, jak skleję groma, znowu tabor kolejowy. Tak będę na przemian skleił, ale tym razem do końca. Jak tylko zacznę, to będę robił do końca. Tak jak teraz właśnie robię ten pociąg pancerny. Dobra, no to na razie.